kolejnym moim filmie. Słuchajcie, dzisiaj przygotujemy sobie śniadanie. Będzie to śniadanie Roniego Colemana. Część z Was na pewno widziała, jak on je robi. A ja Wam dzisiaj pokażę moją wersję tego śniadania. Bardzo fajny posiłek. I zaczynamy. Co nam będzie potrzebne? 2 plasty sera Linessa. Tutaj mamy białka z jajek. Dokładnie jest ich 6. Animal Flex? Nie, to nie jest Animal Flex. To jest kasza manna. Czyli potrzebna będzie jeszcze kasza manna. I tutaj czosnek i sól. Kładziemy ją sobie na wagę. Odmierzamy daną ilość kaszy manny, jaką tam chcecie. W moim wypadku będzie to 150 gram. Zalewacie to wodą. Proponuję Wam wziąć jeszcze jakąś trzepaczkę i tą kaszę wymieszać w tej wodzie. Dzięki temu w późniejszej fazie nie będziecie mieli, jeżeli oczywiście będziecie to robić w mikrofalówce, to nie będziecie mieli takiej jednej wielkiej kulki z tej kaszy, tylko powinno Wam się wszystko ładnie ugotować. I wsadzamy naszą kaszę do mikrofalówki na 8 minut na mocy 850 watów. I ok, kasza nam się robi. Przechodzimy do dalszej części. Kładziemy naszą patelnię na gazie. Bierzemy nasz olej w sprayu. Bierzemy nasze białka. Wylewamy. Od razu powiem Wam tak, zmniejszamy ogień na bardzo mały, bo to ma się nam bardzo powoli robić. Dlaczego te jajka nie wyglądają jak zwykłe białka, tylko są takie wodniste? Dlatego, że ja je najpierw zmiksowałem w blenderze. Możecie również użyć do tego blendera ręcznego. Jeżeli nie macie takiego jak ja, to macie blender ręczny. I po co się to robi? Ano robi się to po to, żeby po prostu te jajka wtedy, jak widzicie, po pierwsze robi się taka piana, a po drugie, przez to, że dostaje się do nich powietrze, to one się robią takie bardziej puszyste jak gdyby. Zresztą zobaczycie różnicę, jak spróbujecie właśnie takie przygotować. Teraz jedyne, co robimy, to dodajemy do tego trochę soli. Teraz czosnku. To już jak kto woli. Ja lubię bardzo dużo czosnku. I jeżeli ktoś woli sobie użyć normalnego, z prawdziwego czosnku, może to zrobić. Mi tu nie chodzi teraz o witaminy, o inne duperele, tylko chodzi mi o sam smak czosnku. Dlatego używam takiego. Mówię to po to, żeby po prostu ominąć kwestii w komentarzach. Ej, Bartek, mogłeś użyć czosnku, dlaczego nie jeść normalnego czosnku? Jem normalny czosnek, ale lubię też ten czosnek, bo jest po prostu wygodny. A chodzi mi tu o smak. Dobra. No, jak widzicie od spodu, pomimo małego ognia, nam się to już ścina. Dlatego też taki ogień właśnie wystarczy, bo chcemy konsystencję nie takiej mocno ściętej jajecznicy, ale taką lekko wodnistą. A to po to, żeby po prostu później, mieszając to wszystko, żeby miało to fajną konsystencję, żeby wszystko do siebie dobrze pasowało. No i teraz mieszamy to po prostu cały czas, właśnie w celu, żeby nam się nie zrobiła taka typowa jajecznica,
I wracamy za chwilę, kiedy już to będzie gotowe. Jajka już są gotowe. Nadal jest to trochę wodniste. Gaz już odłączyłem. Więc tak to wygląda. No i teraz... A kolejnym etapem jest... wyjęcie naszej kaszy. Tak ona wygląda. Bierzemy sobie teraz łyżkę. Sprawdzamy, jaką ma konsystencję. Jak widzicie, jest ok. Następnie bierzemy nasze jajka. Wrzucamy je po prostu najzwyczajniej w świecie. Naszej kaszy mieszamy. I moment kulminacyjny, czyli dwa plastry naszego sera. Dajemy im chwilę, żeby się rozpuściły. I też delikatnie to wszystko mieszamy. Ten ser akurat naprawdę szybko się topi, bo jak widzicie już go praktycznie nie ma. Dlatego teraz to wszystko mieszamy delikatnie. I mamy gotowe śniadanie dla niego Kolemana. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, hejtujcie, udostępniajcie na fejsie, róbcie co chcecie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdro.